Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na Waszym ulubionym kanale, czyli Enjoy My Family, a dzisiaj zapraszam tylko widzów o mocnych nerwach, słuchajcie, bo zaczynamy porządki, zbliżają się święta, więc każdy chce mieć wszędzie idealnie posprzątane, natomiast to są takie porządki, które ja robię co jakiś czas, chodzi tutaj o łazienkę i szufladę w łazience przede wszystkim, ponieważ ja maluję się codziennie rano robię pielęgnację i wieczorem również, gdzie rano robię to bardzo szybko, tak, żeby się maluch czymś nie zainteresował, bo doskonale wiecie, jak to potem wygląda, że wszystko jest wszędzie. Więc generalnie po skończeniu malowania i przy tym, że czasu mam jak na lekarstwo, po prostu wrzucam te rzeczy do szuflady i po jakimś czasie, pomimo tego, że idealnie była posprzątana, to robi się w niej to, co jest tam teraz. Także dzisiaj pokażę Wam, skąd mam wszystkie jakieś organizery, które są tam do środka. Pokażę Wam moje tipy, jak robić to, żeby potem było łatwiej nam posprzątać i mimo wszystko ten porządek dłużej utrzymać, co się udaje, no ale po jakimś czasie to i tak trzeba sprzątać od początku. Wiem, że ten film będzie dla Was mega przydatny i zapraszam Was do mojej łazienki. Miejsce wstydu. Miejsce wstydu. No co zrobię? Okej. Proszę bardzo. Mówiłam, że jest total heavy metal. Total heavy metal. Bo ja też testuję różne rzeczy. Kupiłam sobie kosmetyczkę, że niby fajnie, bo sobie to wyjmę tutaj na umywalkę. I tutaj będę miała pędzle, tutaj będę miała kosmetyki i fajnie to wszystko będzie mi tutaj śmigać i działać. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że pod tą kosmetyczką jest masa kosmetyków. W tej kosmetyczce mi się to nie mieści. To po prostu jest w ogóle niepoukładane. Za każdym razem muszę w niej mega grzebać. I sposób się totalnie nie sprawdził. A z tego dynksa na pędzle wszystko wypada. I teraz druga sprawa, taką kosmetyczkę jest strasznie ciężko wyprać, ponieważ ona jest sztywna, musiałabym ją szorować no właściwie tydzień w tydzień szczoteczką, żeby to wszystko utrzymać w takiej czystości, no bo pędzle są brudne, ręce są brudne od podkładu i tak to po prostu wygląda właściwie po kilku dniach, więc nie ma to sensu, jeżeli chcecie taką kosmetyczkę do łazienki, to już od razu Wam mówię, że to jest kiepski pomysł. Mam tutaj kilka spraw, które naprawdę fajnie się sprawdzają, dzięki czemu pielęgnacja jest podzielona na elementy, rano, wieczorem, kremy, no w zależności jak chcecie mieć to wszystko poukładane, natomiast na ten moment po prostu jest wszystko wciepane na szybko, żeby jakkolwiek zebrać to stąd i wrzucić to tutaj. Jeżeli chodzi o spód, wcale nie jest lepiej. Tutaj mam rzeczy do włosów i tutaj zasada jest ta sama, że po prostu zawsze się spieszę i tak to po jakimś czasie wygląda. Dzisiaj wyrzucimy część rzeczy na przykład pustych, niekompletnych, zepsutych i sobie to wszystko tutaj posprzątamy. Także będziecie mieć takie przed, po i niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie miał syfu w szufladzie. Powiem Wam, że ja to miałam sprzątać już 2 tygodnie temu i tak się z tego zrobiło coś takiego. I stwierdziłam, że w sumie może to dobrze, bo zrobimy tą organizację naprawdę fajnie i będziecie widziały przed, po, dokładnie jak to wygląda. Więc stwierdziłam, że aki. Ja jestem po prostu szczerą osobą i nie mam zamiaru ukrywać, jak mam bałagan, to po prostu mówię, że mam bałagan, a nie wszystko da się kontrolować przez cały czas, szczególnie mając dziecko i szczególnie w moim przypadku. Ale jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was w szufladach, w szafkach, czy zawsze macie idealnie poukładane, czy po prostu co jakiś czas robicie po prostu gruntowne porządki, gdzie eliminujecie część rzeczy i układacie wszystko na nowo. Dajcie mi wiarę w to, że nie jestem jedyna, proszę. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od wyjęcia absolutnie wszystkiego z szuflad i położę sobie to na stół, żeby łatwiej było mi to nagrać. Zazwyczaj robię to po prostu tutaj na podłodze w łazience, natomiast na potrzeby tego odcinka przeniosę sobie to do salonu i dołożę sobie roboty, bo to by tam chodziła tam i z powrotem, tam i z powrotem. Natomiast dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby widzieć wszystko, co macie, móc to wszystko wyjąć z aktualnych pojemników, pudełek bądź szuflady i podzielić na
części. Pielęgnacja rano, pielęgnacja wieczorem na przykład. Albo kremy do twarzy, maseczki do twarzy i pielęgnacja ciała. To tak Wam daję przykłady. Nie wiem, jak Wam jest wygodniej. Ja zobaczę, co ja tutaj mam i wtedy podejmiemy decyzję. I to samo tyczy się właśnie tej drugiej szuflady, ale będziemy to robić po kolei. Najpierw zajmiemy się tym miejscem wstydu, później przejdziemy do tego drugiego. Albo zapytajcie, bo ja też się o to pytam, jak ta szuflada pomieściła to? Jak? Jestem mistrzem kitrania, uciskania, dopychania i na full układania. Czyli może nie był aż taki nieporządek, jak na tą ilość rzeczy, tam nie było takiego nieporządku. Tu się bałagan zrobił dopiero. Jak? Jak? Zacznijmy może od umycia wszystkiego, a potem pójdę do stołu. Najpierw wyodkurzam sobie wszystko, ponieważ Krzyś też się tutaj goli, oczywiście w łazience, więc czasami coś z maszynki po prostu spadnie do szuflady. Ja suszę tutaj włosy, szufladę zazwyczaj mam wtedy otwartą, też spadną tu jakieś włosy, więc zamiast się męczyć, po prostu to odkurzę. Dlaczego uważam, że takie pojemniki są super? Dlatego, że zobaczycie, jakie one są brudne. To byłoby wszystko w szufladzie i trzeba by było to myć, bo tutaj mamy jakiś rozwalony cień do powiek, który spadł, pozostałości pomadki, bo coś gdzieś tam kapło, bo coś tam spadło, a tak umyjemy sobie pojemnik, będzie znowu z powrotem czyściusieńki i szuflada jest zabezpieczona. Oczywiście możecie dać też na przykład podkłady do szuflady i ten podkład sobie czyścić, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko w łazience o wiele lepiej sprawdzą się takie pojemniki i w moim przypadku też białe, ponieważ to już wnosi taką według mnie czystość, przejrzystość, dzieli nam te kosmetyki i sprawia, że widzimy, co gdzie jest. Gdyby pojemniki były ciemne, to mimo wszystko też ciemniej byłoby w całej szufladzie, a tak jest fajnie. Skąd organizery? Słuchajcie, pierwsze są z Jyska. Moja siostra zawsze się śmieje, że ja nie odklejam metek na spodzie produktów. Niejednokrotnie nawet na kubkach jest taka, wiecie, mocna naklejka. One nawet były kilka razy w zmywarce, a i tak te naklejki zostają, ale w takich momentach jak ten wiem, że dobrze, że jej nie odkleiłam. Otóż te pojemniki są z Jyska. Takie pojemniki dostaniecie też w IKEA, nazywają się Wariera. Tylko one mają taki obniżony jeden bok. Natomiast one są mega, mega, mega solidne. Dlaczego są też fajne? Dlatego, że jak widzicie, one nie są jakoś bardzo pochylone, więc nie tracimy miejsca w szufladzie. Możemy sobie je fajnie poukładać. W środku mają delikatnie obłe kąty, więc dzięki temu możemy je łatwo umyć. A jeżeli kupujecie takie pojemniki, które mają, wiecie, jakieś uchwyty, jakieś dodatkowe elementy i są po prostu nieustawne, też dla kosmetyków, które chcecie powkładać, no to jest kiepski pomysł. Je się bardzo łatwo myje, zawsze myję je ręcznie, ponieważ zmywarka nie da rady domyć Wam tych wszystkich plam po podkładzie i tak dalej. To jest jako pierwsze do posegregowania kosmetyków. I drugie, to kupiłam takie organizery akrylowe w Action. I zobaczymy, jak to mi się będzie sprawdzać. One są podzielone, jak widzicie tutaj, na mniejsze, większe części i elementy. Jestem ciekawa, bo czaiłam się na takie organizery bardzo, bardzo długo. Ja mam je dwa, ponieważ kosmetyków mam sporo. Nie wiem, czy mi się to wszystko tutaj zmieści. Mam nadzieję, że te organizery po prostu ograniczą ilość
produktów, które ja mam w szufladzie, do tych, które faktycznie używam i każdy z nich będzie miał miejsce, ponieważ to jest generalnie najważniejsza zasada porządku. Każda rzecz w naszym domu ma mieć swoje miejsce. Pech jest taki, że mam dużo nowych rzeczy, które jeszcze nie mają miejsca i czasami nigdy go nie mają, więc tak to czasami bywa. Natomiast jestem ciekawa, czy używałyście takich organizerów i czy Wam się sprawdziły. Idziemy poukładać to do szuflady, żeby jak najlepiej zagospodarować miejsce. Pojemniki poukładane. Tak wygląda to w tym momencie. Tutaj będziemy mieć kosmetyki, tutaj higieniczne, babskie sprawy, tutaj część na makijaż, patyczki, waciki, tutaj będzie też płyn do demakijażu i całość do oczyszczania, więc tak mniej więcej to wygląda. Te pojemniki kupiłam w IKEA i strasznie żałuję, że one mają różne rozmiary, bo wolałabym zdecydowanie dwa takie duże, ten mały to tak mini w 5, ni w 10. Powinno to być pakowane w takich samych rozmiarach albo możliwość kupienia pojedynczo. Czy ja jestem bałaganiarą? Nie wiem. Szczerze powiem, że nie wiem, a o tym to ja zupełnie zapomniałam, że to mam. Więc może chyba jestem troszeczkę, natomiast sprzątam za sobą. I jak widzicie, moja pielęgnacja jest dość złożona, nie? Ja sobie przygotowałam już ścierkę, żeby wyczyścić tutaj wszystkie flakoniki, pojemniczki. Także spinam włosy i zaczynamy segregację. Część rzeczy, które tutaj mam, w ogóle nie powinny się tutaj znaleźć. Przygotowałam sobie też worek na śmieci, na te wszystkie rzeczy, które w ogóle powinny wylądować w koszu, bo są zużyte, są to resztki, albo coś, co nie jest mi potrzebne, albo nie sprawdziło mi się i tak dalej. Podzieliłam kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, perfumy i antyperspiranty i tak to mam podzielone. Jeszcze nie zajęłam się kosmetykami, to zostawiłam sobie na koniec. Tutaj mamy podzielone kosmetyki, teraz je powkładamy do pojemników. Dużo wyrzuciłam rzeczy, które były już po prostu pokończone. I te opakowania dalej kwitły w półce i zajmowały miejsce, albo była tam odrobina, na przykład samoopalacza, gdzie nie jestem w stanie się nim posmarować, a głupio tak zostawić plamę w innym odcieniu samoopalacza, więc tak sobie jakoś zostawiłam bezsensownie. Natomiast teraz wszystko wkładamy do pojemników i już Wam mówię, co i jak. I zacznę od pielęgnacji, bo tutaj chciałabym się nad tym skupić, bo mam tutaj jeden absolutny hit, który mega Wam się przyda. Na pewno zauważyliście tą małą szczoteczkę. Mała, ale wariat, mogę Wam powiedzieć. Otóż jest to szczoteczka sonicznej marki Skin Lovers, która jakiś czas temu do mnie napisała, czy chciałabym przetestować i powiedzieć Wam o tej szczoteczce na moim kanale. Stwierdziłam, że jasne, ja bardzo lubię testować takie rzeczy, także się bardzo ucieszyłam. Tym bardziej, że szczoteczka naprawdę jest fajna. Pomijając fakt, że jest przesłodka, urocza i śliczna, świetnie się ją trzyma w dłoni i bardzo fajnie się z nią pracuje. Ma 5 trybów mocy, jeżeli chodzi o drgania soniczne i 2 tryby pracy. Ciągły lub taki przerywany, pulsacyjny. Jak wygląda nasza szczoteczka soniczna? Otóż świetnie trzyma się ją w ręce, jest bardzo ergonomiczna i bardzo wygodna. Tutaj ma wypustki drobniejsze, na górze jak widzicie te wypustki są troszeczkę grubsze. Tutaj mamy również takie wypustki do masażu twarzy. Bardzo fajnie dojeżdża nawet w trudno dostępne miejsca, przy nosie, zakamarki, załamania. No, na twarzy trudno dostępne miejsce to tutaj dla takich szczoteczek i nos. Więc bez problemu jesteście w stanie nią dojechać wszędzie. Po co taka szczoteczka soniczna właściwie? Po pierwsze, aby dokładnie oczyścić skórę. Oczywiście takiej szczoteczki sonicznej nie używa się w zamian oczyszczania. To jest ostatni etap oczyszczania. Najpierw zmywamy płynem micelarnym, potem zmywamy cały makijaż, na przykład w moim przypadku balsamem do demakijażu, który bardzo lubię, lub takimi ściereczkami z mikrofibry właśnie do demakijażu. Następnie używam płynu do mycia twarzy z serii takiej dermokosmetyków i przy tym etapie właśnie używam tej szczoteczki. Później pamiętamy, aby tonizować skórę. Moje oczyszczenie twarzy jest wieloetapowe.
bo ja codziennie nakładam makijaż i generalnie to oczyszczanie wieczorem jest dla mnie bardzo ważne, żeby uniknąć niedoskonałości, zaskórników, pozbyć się czarnych kropek i tutaj Wam mogę powiedzieć, znaczy pozbyć. Ja mam bardzo szerokie pory i generalnie te czarne kropki się pojawiają, natomiast ta szczoteczka bardzo ładnie je czyści. Byłam zaskoczona i generalnie po pierwszym użyciu widać już różnicę. Jak zastosujecie, to zobaczycie już piorunującą różnicę. Skóra jest przyjemnie nawilżona. Te drgania soniczne, które tutaj mamy, fajnie masują skórę, pobudzają krążenie, przez co odmładzają. Skóra jest super przygotowana pod dalszą pielęgnację. Nałożenie toniku, serum, kremu, zrobienia masażu. Rewelacyjnie to się sprawdza. Szczoteczka soniczna jest wodoodporna. Możecie używać jej pod prysznicem, jeżeli ktoś chce. Możecie zabrać ją na wyjazd, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca, a jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Z mojej perspektywy super. I to nie jest tak, że ja mówię o nowej szczoteczce sonicznej i poprzednie, które gdzieś tam testowałam i Wam pokazywałam, są złe. Nie. Absolutnie nie o to chodzi. Tamte mogą być na przykład droższe i za drogie na Waszą kieszeń. Natomiast ta jest o wiele tańsza i równie zacnie się sprawdza. Wykonana jest naprawdę z fajnych materiałów, bo jak ją sobie tutaj zobaczycie, no nie możecie dotknąć, ale ona naprawdę jakościowo wygląda bardzo super. Nie widać na niej w ogóle śladów użytkowania, pomimo tego, że używam jej często. Jak często używamy szczoteczek sonicznych? No różnie. Producent tutaj mówi, żeby używać jej 2 razy dziennie. Dla mnie jest to za często. Ja używam jej na przykład co drugi dzień dla takiego dokładniejszego oczyszczenia twarzy, ale każda buzia inna, więc musicie sobie częstotliwość tej szczoteczki dopasować do siebie. Próbowałam ją kilka razy użyć przed makijażem i naprawdę makijaż bardzo ładnie wygląda, jeżeli użyjecie szczoteczki rano, buzia jest pobudzona i mam wrażenie, że kolor jakby jest taki ujednolicony, ale to prawdopodobnie dlatego, że szczoteczka drga na naszej buzi i przez co ja się równomiernie rumienię. No wydaje mi się, że to naprawdę fajnie wygląda. Pokazywałam się Krzysiowi i Krzyś też mi powiedział, że jakoś ładnie wygląda po prostu. Nie wiem, jak to miałam zrozumieć, no ale wiecie jak jest. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę, którą daję Wam oczywiście w opisie i przypinam pierwszy komentarz, żebyście miały łatwy dostęp. I co? Fajne takie gadżety. Powiem Wam, dziewczyny, że bardzo fajne, tym bardziej, że teraz zbliżają się święta, zbliżają się Mikołajki, więc jeżeli chcecie kupić siostrze, mamie, córce taką szczoteczkę czy koleżance, to jak najbardziej jest to fajny pomysł i na pewno będzie z niego zadowolona. Bardzo ważna rzecz. Jedna szczoteczka, jedna osoba. Nie używamy tej szczoteczki na przykład w 2 osoby na spółkę, pomimo tego, że ją czyścicie, bo to jest kolejny ważny krok. Po każdym użyciu taką szczoteczkę trzeba umyć, na przykład mydłem z nanosrebrem albo jakimkolwiek mydełkiem, nie używam tutaj żadnych alkoholowych roztworów i tak dalej, żeby nic tam się na niej nie pozbierało i żeby szczoteczka była w 100% czysta i gotowa do użycia następnego dnia bądź następnego razu. Sprzątamy dalej. To była taka fajna przerwa dla mnie. Wiecie, jak to jest, jak się już rozpieprzy całą historię sprzątania, to potem człowiek kona, jak na to patrzy. Zaczynamy dalej. Znaczy, nie zaczynamy, tylko lecimy z tym dalej. A by the way, pokażę Wam najgorsze cienie, jakie ja w życiu kupiłam. Nigdy w życiu nie miałam gorszych cieni niż te. Przepraszam. Wyglądają pięknie. Chce ktoś? Użyłam 3 razy może. Wyglądają przepięknie i do niczego się nie nadają. Albo ja po prostu mam za słabe umiejętności i nie potrafię sobie z nimi poradzić. Kolory są dla mnie za zimne. Wydawało mi się, że będą ciepłe, ostatecznie wyszło, że są zimne i do mojej buzi totalnie nie wyglądają. Nie mogę sobie z nimi poradzić ani nic. Druga szuflada wstydu, ale tu już nie będę wychodziła z łazienki, tylko zrobię to tutaj po prostu.
skończyłam. Słuchajcie, skończyłam. Pokazuję wam, jak to wygląda. Jestem zachwycona i mega zadowolona. Otóż pierwsza szuflada wstydu przestała być szufladą wstydu. Mamy tutaj podzielone kosmetyki. Wiecie, każdy wie, co jest czym. Ja wam dam na Instagramie znać, jak to się sprawdza, ponieważ jest takie nowe, wygląda bardzo ładnie, chociaż uważam, że za dużo jest tych małych, kwadratowych pojemniczków. O wiele by było lepiej, gdyby było więcej takich, bo mam dużo takich produktów tego typu. I nie mieszczą mi się, także na styk mi wystarczyło tego miejsca tutaj. Tutaj mamy pędzle, jakąś tam maść, no to wiadomo, że takie rzeczy, które nie mają generalnie miejsca i osobnej kategorii, no to gdzieś tam muszą leżeć. Tutaj mamy perfumy, mamy rzeczy do oczyszczania, tutaj mamy rzeczy do twarzy, do ciała. I też twarzy, bo to są większe tubki. Nie, no tutaj mam rzeczy do twarzy, tutaj mam rzeczy do ciała, przepraszam was bardzo. Wygląda to super, jestem po prostu, najlepsze jest to. Ja pierdzielę, nigdy nie miałam tak układanego niczego. To jest wszystko fajne, organizer, ale na czas tych babskich dni będę musiała chyba wymienić je miejscami po prostu, góra-dół. I tak to wygląda, brakuje mi połeczek do uszu, zapomniałam kupić. Druga szuflada wygląda tak, czyli też się tutaj uporządkowało, wygląda zdecydowanie lepiej. Najlepsze jest to, że znalazłam masę rzeczy, o których zapomniałam, bądź miałam wrażenie, że je gdzieś zgubiłam, że po prostu na wyjeździe je zostawiłam i nie zabrałam ze sobą. Natomiast tak, były gdzieś tam głęboko. Wyrzuciłam mnóstwo rzeczy. Słuchajcie, patrzcie, ile tego było, tych opakowań i tego wszystkiego. Cały, słuchajcie, worek. No po prostu, to jest szokujące. I najlepsze jest to, że ja chyba to wezmę i zważę. Tylko muszę to chwycić w rękę i zważę się z tym workiem. Ok, i teraz trzymam też aparat, więc na to nie patrzymy. 64,8. Git, biorę worek. 68,4. Czyli ile? Prawie 4 kilo. Prawie 4 kilo z tych dwóch szuflad. 4 kilo rzeczy wyrzuciłam z takich małych dwóch szuflad. To jest jakiś absurd. Polecam wam zrobić takie ultra duże porządki, bo naprawdę człowiek jest od razu lżejszy i ma wrażenie, że panuje nad swoim życiem, nie? Chociaż nad dwoma szufladami w łazience. Ja teraz zabieram się za robienie obiadu, ponieważ przygrzewam bigos. Cudownie, że miałam bigos w zamrażarce. I zabieram się za tworzenie nowego przepisu do kolejnego przepiśnika, do kolejnej książki kucharskiej. Będą to rogale świętego Marcina, czy tam święto marcińskie. Szczerze mówiąc, to jedni mówią tak, drudzy tak, jestem ciekawa, jak u was się mówi, ale ja kocham z Krzysiem te rogale i fajnie by było, gdyby mi się udało je zrobić, chociaż one są strasznie pracochłonne. I zobaczymy, czy dopracuję ten przepis tak, że będę zachwycona. Brakuje mi tylko marcepana. Nie mam nic z marcepanem chyba. Idę robić i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy zmobilizowałam was do porządków i czy używacie, czy używacie szczoteczek sonicznych, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. By the way, ja wiem, że różne opinie o szczoteczkach sonicznych generalnie krążą i ja już testowałam nie jedną i jakoś nic mi się z buzią nie stało. Ta buzia po prostu wygląda coraz lepiej. Ta jest fajna, bo jest w bardzo przystępnej cenie i generalnie dostępna dla każdego, więc to jest jej zasadniczy plus. Cena do jakości, którą nam daje i wytrzymałości baterii i tak dalej. Także tutaj wszystko super się sprawdza. Do zobaczyska w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo i że subskrybujecie kanał oraz już zostawiliście łapkę w górę. Bye!